Dzień dobry, proszę Państwa, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na tym kanale. Będę dzisiaj mówiła o tej fajnej gry pomiędzy Magnus Carlsen i Jan Krzysztof Duda, co się odbył w Warszawie 27 grudnia 2021, tak zwany speed chess, szybki szach. I zobaczymy, kto wygrał. No dobra, to idziemy od... I E4, tylko będziemy, możecie patrzeć, jak to mówię, powiem, krytyczny moment, gdzie Duda mógł coś zrobić i utrzymać pozycję wyrównaną, ale no, zobaczymy. No idziemy bardzo szybko tutaj, tak, o, bierzemy, to on bierze, wychodzimy z koniem, to jest profilaktyk taki. Ten pionek, żeby później mógł mieć król gdzie ucieknąć. Tak do przyszłość myślenia. Pamiętajmy, że szach jest, co musimy myśleć na przyszłość. Profilaktycznie. No i zaczynamy tutaj, żeby ten goniec mógł gonić. W tym gońcem też idziemy. Hetman atakuje. Ten hetman prawdopodobnie daje miejsce na roszadę i też broni tego gońca. Też profilaktycznie. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle też roszada z tej strony, czy nie. Wychodzimy dalej. Pionek. Atakujemy konika. Gońcem bronimy, bo inaczej by był problem. Idziemy, żeby kontrolować ten centrum szachownicy. To atakujemy tego pionka. A Magnus Carlsen to ignoruje i bierze. To my bierzemy też. Roszada. Hetman dalej idzie do przodu. Tutaj otwieramy miejsce, żeby Carlsen mógł zrobić tak zwane baterie. Prawdopodobnie. Idziemy dalej do przodu z gońcem. Ok, hetman tutaj na gońca atakuje, to Magnus broni. Dalej atakujemy pionka i mamy tutaj tą baterię. Te wieże razem tak stoją, to znaczy bateria, znaczy, że to będzie bum, 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 tak jak karabin. To on też broni teraz tego pionka ze swoją wieżą. Atakujemy hetmana. Uciekamy. Teraz też bronimy gońca. Znowuż idziemy konikiem tutaj. Skoczek, przepraszam, skoczek. Okej, okay, no dobra, skoczek. Skacze, skoczek, dobra, to goniec tam. To jest skoczek. Polski się robi moje second language, chociaż kiedyś była pierwsza, no trudno. No ale próbuję dla nas kibiców po polsku, bo to jest w Warszawie, honorowo w Warszawie odbywało się to i jeszcze Duda. Magnus Carlsen numer jeden na świecie, piąty raz już wygrał ten numer jeden prawo na świecie i zobaczymy, to była taka wielka afera, duża rzecz. To z honoru po polsku tutaj rozklejam ten mój polski, to przepraszam bardzo kibiców, ale tak, ileś tam, wiele lat już tam. Po polsku nie rozmawiam za bardzo, ale teraz będę rozmawiać po wachcem. Praktykować tutaj polski dla tych moich kibiców na całym świecie. Ok, teraz dalej idziemy. Bierzemy, aha, tego pionka. I tutaj atakujemy. Uwaga, uwaga, co ten skoczek może zrobić? Tak zwany fork. Jak tutaj się udaje mu wejść, to mamy fork na króla i na hetmana. Ale czy to pozwoli Magnus Carlsen? Nie, nie pozwoli, bierze.
No to wtedy co robimy? Bierzemy tutaj wieżę, tak? Bierzemy wieżę. I tutaj skoczek też bierze. I bierzemy i nie mamy teraz hetmanów. Co po angielsku jest queen? Nie wiem dlaczego po polsku jest hetman, bo to taki jakiś masculine, tak jak mężczyzna, jakiś hetman. Nie wiem dlaczego w innych językach mamy królowę jako królowa, bo jest król i królowa, prawda? Dlaczego tutaj mamy hetmana? Nie wiem, ale co okej, okay, idziemy dalej. Już nie ma król, raczej król, nie ma hetmanów na szachownicy, to idziemy na koniec gry, tak zwany endgame. No i co dalej? Na razie mówią maszyny, te takie całe engines, że jest równo, jest równowaga, że jest równa gra, powinno być tie. A tie to znaczy, że nikt nie wygrywa, jest punktu, ale tak nie było, widzicie. Tak nie było, bo tutaj widzimy, co było. Dobra, idziemy dalej. Bierzemy. O, bracie, to jest. Jak to Duda mógł pozwolić? No ale dobra, idziemy dalej. Bierzemy, to on musi uciekać z wieżą. To on teraz ucieka i atakuje te goniec z gońcem. To on bierze i on bierze. Ok. Teraz ile mamy pionków czarnych? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, może powiedzieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boże, kochany, jak tutaj na to pozwoli, ale niby jest równo dalej. Dalej jest równo. Atakujemy tego pionka. Emegles ignoruje, bo mówi, ja tego pionka wezmę. To ja tego pionka wezmę, ok. No to teraz ciekawy ruch. Bronimy tego pionka, bo inaczej by sobie wziął i było smaczne. To teraz wziął tego pionka tutaj, żeby ten pionek tutaj właśnie bardzo dobrze broni, chroni te inne pionki. No to widzicie, to jest bardzo ważna sprawa, umieć jak bronić w szachach. No to król idzie tutaj. Okej, tak się trochę chowa. To idziemy wieżą do góry. I teraz atakujemy tego pionka. To co robi Magnus? Broni tego pionka, widzicie? Bronimy. Tak w czasie. Jest w czasie, żeby bronić. No, widzicie, broni swoje tutaj pioneczki. No to idziemy w tą stronę. Atakujemy tego pionka. No, bracie, co teraz Magnus Carlsen zrobić? Uwaga, uwaga! Bardzo ważny ruch. Dla mnie to jest bardzo ważny ruch. Broni tego pionka. Tutaj. Na G3. Mimo to Duda bierze swoją baterię, ale no co może zrobić, jak tutaj nic nie ruszy? Tutaj gdzie on pójdzie? Nie wiem dlaczego, ale no to jest rapid. Właśnie no, to jest szybka, szybka gra. 5-minutowa i takie rzeczy się dzieją. Dobrze, to on teraz bierze aktywnego króla. Pamiętajmy, że na końcowej gry być aktywnym z królem jest bardzo ważna rzecz. I on aktywuje teraz Magnus Carlsen swojego białego króla. To idziemy dalej tutaj z pionkiem. To on też dalej idzie z pionkiem. Tutaj atakujemy. To on broni. Dalej atakujemy. To on dalej bierze aktywnego króla, żeby bronić. Ciekawe sprawy. Król idzie bliżej tutaj, co jest całych spraw. Król się chowa troszeczkę za swoją wieżą. Tutaj idziemy. Tutaj idziemy wieżą. Trochę niżej, na G7. Idziemy atakować na E3. Król coraz bliżej akcji. To może nie było najlepszy ruch, ale no, zobaczymy. Później idzie wieża na D3. Atakuje tego pionka, co teraz już nie ma obrony. Widzicie? No to co robi Duda? Wraca. Tutaj tak jak gdyby no jest... Brak jakiejś idei, gdzie i jak mamy atakować.
No dobrze, to teraz idziemy. Tu mówią, że G4 by wygrało. No to możemy spróbować tutaj, jak gdy G4. No ale tak nie stało się. No to idziemy dalej na D5. Wraca na G8. Król na F3. A6. I tu jest krytyczny ruch, proszę Państwa. Mówią tutaj, jakby Duda zrobił ruch 39 F5. Tutaj FB5 by zablokował tą sytuację. To by było jeszcze balans. Ale niestety tak się nie stało. I dalej my idziemy. Pozwolił właśnie ten ruch. I pozwolił później ten ruch. I inaczej poszła sytuacja dla Dudy. Okay. On miał lepszą pozycję w tym sensie, jakby zrobił ten F5, ruch w prawidłowym czasie. Tylko jeden ruch, proszę Państwa, jeden ruch, te F5, tym pionkiem więcej aktywnym, by mógł jeszcze tą sytuację wyrównać. No ale tak się nie stało. No i mamy teraz trochę przykro w Warszawie, że ten nasz główna gwiazda nowoczesnych szachowistów, jak to się mówi, szachowistów, tak się stało. No, dlatego mamy Magnus Carlsen, jest światowym numer jeden, bo umie nawet w takich pozycjach znaleźć i wycisnąć tak zwane orange juice from a stone. Co to znaczy, że umie wycisnąć sok z, jak to się mówi, piedra, a stone, z kamienia. A, przyszło mi do głowy. No i widzicie, jak bliziutko on tutaj chroni swoją wieżę od tego pionka, no i jak Duda teraz obroni. Powiedzcie mi, jak to teraz obroni. Zaraz będzie następny hetman, co dla mnie powinno być królowa, queen, bo ja bym chciałam jakieś gdzieś rejestracje gdzieś w szachowistach tam zrobić, w tej Polski Związek Szachowy, żeby zmienić te imię hetman na królowe, no ale ja nie wiem, jak to się uda. Ale proszę Państwa, tak to się stało 27 grudnia 2021 roku, że nam przykro bardzo, że Jan Krzysztof Duda w Warszawie nie utrzymał, co by mogła być wyrównana gra. Tylko jeden ruch, proszę Państwa, jeden ruch i decyd. I jest po ptakach. Dziękuję ślicznie. Please hit like and subscribe. Pamiętajcie, że to jest taki więcej komiczny kanał. Nie chcę to brać za bardzo serio, bo jest wystarczające tych serio, co macie tam, możecie do wyboru i do koloru, ale tutaj jest tak fajnie popatrzeć i się troszeczkę ucieszyć. Jak tylko jeden ruch może zmienić sytuację. Tak jak w życiu, prawda? Zamiast w lewo, pojechałem w prawo. No, jak to mogło być ta droga? Dziękuję bardzo. Hit like and subscribe.